W związku z zerwaniem porozumienia przez radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie składu komisji rewizyjnej, my podjęliśmy decyzję na zimno, konsultując to w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza, że rezygnujemy z pracy w komisji. Taką decyzję przedstawiłem przewodniczącemu Rady Miejskiej 21 listopada i od tego momentu nie jesteśmy już członkami komisji rewizyjnej, chociaż formalnie będzie przygotowana w tej sprawie uchwała. Jak ocenia Pan wejście nowej radnej do komisji? Jaki jest cel tego wejścia? Merytoryczna praca? No, przede wszystkim prezydent chciał spacyfikować komisję rewizyjną. Do tej pory komisja rewizyjna, mając większość, mogła również przegłosować bardzo istotne z jej punktu widzenia wnioski, a konkretnie między innymi skargę na działalność prezydenta Grudziądza. W dwóch takich przypadkach taka sytuacja miała miejsce. Również przecież została przeprowadzona kontrola, taka częściowa kontrola w szpitalu, z której powstały wnioski pokontrolne. Czekaliśmy między innymi na odpowiedź pana prezydenta w tej sprawie. Do dzisiaj tej odpowiedzi radni komisji rewizyjnej nie otrzymali, więc wejście nowej radnej platformy całkowicie zmienia sytuację. Od tego momentu z powrotem, tak jak kiedyś, komisja rewizyjna w większości będzie się składała już z radnych koalicji, ale tak naprawdę będą już tylko i wyłącznie we własnym gronie. Ale czy prowadzili Państwo rozmowy może z klubem Platformy Obywatelskiej, może z samym prezydentem, może jakaś mediacja została podjęta? Czy to była taka jednostronna decyzja? Panie redaktorze, no, decyzja została podjęta jednostronnie przez radnych Platformy Obywatelskiej. Nie konsultowano tej decyzji z nami, nie poinformowano. My z zaskoczenia... I to było zaskoczenie dla Państwa na tej sesji? Zaskoczenia, dowiedzieliśmy się o tego typu sytuacji na sesji Rady Miejskiej dokładnie miesiąc temu, w październiku. Więc nie uznaliśmy, że teraz należy jeszcze raz na nowo rozpoczynać pracę nad składem komisji rewizyjnej. Tym bardziej, że oskarżono nas o prowadzenie polityki, chociaż ja uważam, że polityka jest to działanie na rzecz dobra wspólnego. Radny Kapusta mówił, że urządzacie burdy. No właśnie, radny Kapusta powiedział, że urządzamy burdy, natomiast przewodniczący komisji rewizyjnej oświadczył również na sesji, że żadnych burd na komisji rewizyjnej nie było. Natomiast my podkreślamy to, że jedyną burdą, jaka miała miejsce na sesji Rady Miejskiej, to jest burda zrobiona przez przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, który siedmiokrotnie przeciwstawił się zabraniu przez przedstawiciela Domu Pomocy Społecznej głosu na sesji Rady Miejskiej. Czyli uważacie Państwo, że to jest działanie czysto taktyczne? To jest działanie, które ma na nowo spacyfikować opozycję, krótko mówiąc, doprowadzić do sytuacji, gdzie pełną kontrolę nad komisją rewizyjną, nad podejmowanymi tam decyzjami, podejmowanymi tam wnioskami będzie miała koalicja rządząca.